A pamiętasz, braciak, jak zbierałem znaczki? I monety, i tablice, i pocztówki, i stare zegary z kukułką. To wszystko walało się po chałupie. No to mam teraz nowe hobby. Nie jesteś za stary? Pereł szukam. Pereł Mazowsza. Lidera zmian. A znam. Pełno u nas tych zmian. Nawet można powiedzieć, że sam je zbieram. Też? Gdzie są? O tu. Brat, no co ty? Przepraszam panią. Bratu, czasami się... Nie gadaj, tylko słuchaj. Szukałeś lidera zmian? To znalazłeś. W Ostrowni Mazowieckiej. To usługi opiekuńcze. No i co się okazało? Braciszek się nieźle ustawił. Pani opiekunka pomaga mu w sprawach urzędowych, pilnuje wizyt u lekarza, a nawet pamięta, żeby wykupił leki. Do tego ma jeszcze rehabilitanta i psychologa i wypożyczalnię sprzętu do rehabilitacji. Ale najlepsze zostawił na koniec. Aha, przy okazji poproszę o numer telefonu do pana. Brat dostał specjalną opaskę z komunikatorem i czujnikiem upadku. Sama do pana zadzwoni, jakby co. Czasem moje hobby pozwala mi połączyć miłe z pożytecznym. Bo miło posiedzieć sobie nad jeziorem, nad którym powstało coś wyjątkowo pożytecznego. Coś na miarę lidera zmian. Bo zmienia się w pionkach i to na dobre. No, z dala od zgiełku. No nie byłbym taki pewien. Właśnie rozpoczynamy sezon. Na co? Na zmiany. I faktycznie, w pionkach nad stawem górnym to się zmieniło chyba wszystko. Tu mamy nasze nowe perły architektury, a tam szkutnie, pokoje hostelowe, a tu restauracje i wypożyczalnie sprzętu wodnego, a tam regaty i kursy żeglarskie. Teraz jesteśmy innowacyjni, nowocześni, otwarci na wszystkich. To jedyny taki ośrodek w regionie. Pionki mają jezioro, a Wola Rasztowska pałac, a w nim wyremontowane piwnice, szkoła i nowy ośrodek kultury. A wokół pałacu? Park odnowiony pod okiem konserwatora zabytku. Ja po znajomości wypaliłem nawet talerz. Niebieściutki, jak flaga Unii Europejskiej. Będzie co postawić na półce. A co tata taki smutny? Bardzo ładny talerz. Nie talerz, tylko wszystkie perły już mam. Wszystkie 9? Co ja będę teraz zbierał? Tata się nie martwi. Są fundusze. Będzie więcej. Więcej?